Cześć, witam. Czas wysłać drugi odcinek z podsumowania serii. Obejrzeć. Po prostu zobaczyć drugie podsumowanie. Drugi odcinek z Papa z Donateli. Jeden z podsumowania serii. Tak, trochę rozbudowałem ten wstęp. Kilkakrotnie określałem, o co mi chodzi. Dobrze. W każdym razie jest to drugi odcinek z podsumowania serii Papa z Donateria 1. Do drugiego odcinka koło nam losowało klienta. Oczywiście wstępnie na to nasi szefowie, Tony i Scooter. A w drugim odcinku, na drugi odcinek, koło nam wylosowało Kenji'ego. Kenji został pierwszy raz przywitany w dniu 75. W 75 dniu Kenji był widziany po raz pierwszy. Okej. Pierwszy był klient nasz Kenji. Prawie mieliśmy wszystko odblokowane już wtedy. Prawie. Bo jednak nie tak do końca wszystko. Były jeszcze jakieś rzeczy nieodblokowane. Chociażby na sam Holiday. Będzie można to zaraz zobaczyć, nie? Ja tutaj. No właśnie, jest jeszcze jedno zamknięte miejsce na Lugier. Ale tak. Zamawia każde trzy pączki, bo na tyle to normalne. Ale tutaj tak. Jeden pączek był z cynamonem, drugi z wanilią, trzeci z lukrem normalnym. Na dzienie akurat było takie jak na jego ulubiony holiday, jak przypadało. No. Coś cicho. Dobra. Coś tam cicho było. Musiałoby być głośniej. Dobra. No to Kenji w dniu 75 przyszedł. Brązowy medal zdobył w dniu 121, czyli dosyć o wiele później od odblokowania go. Kenji zdobył brązowy medal, jak był Christmas w dniu 121. No wtedy to już mieliśmy na pewno wszystko odblokowane. Dobra. Czy już była mała zawiechanie? No tak, małe zablokowane zamyślenie. No bo jednak wziąłem wąż, znaczy to nadzienie. W międzyczasie, zanim je nałożyłem, no to. Jeszcze nie, no nałożone zostało. Dobra, mniejsza o te nadzienia. No tutaj jakby dwa nadzienia to ciasto i jedno nadzienie to śmietana, bita śmietana. Jak na razie z tych dwóch zamówień dla Kenji'ego, czyli w dniu 75 i w 121, żadne nie wyszło perfekcyjne. Dobra, to już wiem, kiedy zdobył brąz, a srebro w dniu 171, czyli 50 dni później. 50 dni później zdobył właśnie ten medalik. Również wtedy nie było jego ulubionego holidayka. Na razie jego ulubiony holidayek. Znaczy holidayek, no. Swoim ulubionym holidayku został odblokowany, bo większość klientów się odblokowuje przy swoim ulubionym holidayku, więc część takich, którzy się odblokowują poza swoim ulubionym holidaykiem. W przypadku Kenji'ego, jak się odblokował, to był jego ulubiony holiday. Thank you.
Dopiero drugi odcinek, nie? A łącznie klientów chyba na Donateri jest 90. Jeszcze 88 filmów powinno być. Nie wiem dlaczego jest tam cicho na tym fragmencie z werdyktem. Dobra, no to był srebrny medal, wcześniej brązowy, a teraz złoty w dniu 235. Co ciekawe, w dniu 35 widzieliśmy Kenji'ego po raz ostatni. Jest kilku takich klientów w podsumowaniu Donateri, gdzie będzie. Na razie to jest pierwszy. Będzie jeszcze kilku takich klientów, gdzie będą oni mieli ten sam dzień, w którym zdobyli złoto, jak również ten sam dzień, w którym byli po raz ostatni. Nie? W przypadku Kenji'ego właśnie tak jest. W dniu 235 zdobyliśmy u niego złoto i tym sposobem się z nim pożegnaliśmy. Był wtedy jako piąty, drugi klient. Dwa poprzednie medale zdobył będąc klientem piątym, a złoto zdobył będąc klientem drugim. No i później już go nie widzieliśmy, nie? Status gwiazdek, no to w sumie dobiliśmy kombo pięciu gwiazdek, które potrzebował, aby mieć złoty medal. I to było wtedy jego 15 zamówienia. O i perfekt. I przy złotym medaliku było perfekcyjne zamówienie. Dobra, to teraz... Teraz informacje takie jakie tutaj mamy, czyli jego ulubiony holiday to Big Top Carnival, zamawia trzy pączki, jak był jego ulubiony holiday, akurat udało mi się znaleźć tutaj, no fragment, na którym szykuje to jego zamówienie holidayowe pełni. Po tym jak wszystkie składniki odblokowane są. I tak, trzy pączki. Jeden pączek z białym ciastem, drugi pączek jest to zawijas na czerwony pomarańczowe ciasto. No dobra, niech leci jeszcze raz. I tutaj jeszcze ciasto czekoladowe i pączek z dziurą. No. Przy białym pączku jest cynamon oraz ciasto, no takie powiedzmy jabłkowe, jabłecznikowe nadzienie, jabłkowa polewa, orzeszki, drugi pączek, nadzienie, lukier waniliowy, potem ciasto i popcorn jako dodatek na sam pączek. Na końcu czekoladowe ciasto, nie? Lukier zwykły, śmietana jako nadzienie i oreos. Dobra. Teraz, no to tam było zamówienie na holiday, a poza holidayem Kenji zamawiał zamówienie właśnie takie. Pączki zamawiał za każdym razem takie same, nie zmieniał, ale zmieniały się składniki. W przypadku trzeciego pączka wszystko jest takie samo. W przypadku drugiego pączka zmienia się popcorn i są ciasteczka. A w przypadku pierwszego zmienia się nadzienie i zmienia się polewa. Nadzienie jest takie jak na Big Top Carnival, czyli jabłecznikowe, oraz jest jabłkowe polewa. Dobra. Tutaj mamy akurat robione zamówienie z
No, akurat zamówienie było robione, jak było mowa o Apple Morning. Tak się trafiło. Dobra, i w następnym odcinku klient, którego wybrałem samodzielnie, czyli Greg. No to co, mieliśmy osobę Kenji'ego, nie? Dzień, kiedy przyszedł, dzień, kiedy zdobył brązowy, srebrny, złoty medal oraz obraz jego zamówienia na holiday, a jego ulubionym holidaykiem to był, raczej jest, bo seria jakby u mnie została na kanale zamknięta, ale jak ktoś gra w Donateria, no to Kenji przychodzi na Big Top Karnawał, bo ten holiday lubi najbardziej, a druga sprawa też zamawia jakieś zamówienie na stałe i też to można było zobaczyć. No ja to opowiedziałem, a wy mogliście po prostu na obrazek spojrzeć. Nawet obejrzeć, jak to zamówienie było przeze mnie robione. Dobra, akurat jeden taki przypadek, nie? Ja tutaj wziąłem pod uwagę, a seria się ciągnęła i więcej razy mu to zamówienie robiłem. Dobra, 15 razy było łącznie. Kenji dostał od nas pączki, 15 zamówień. Co oznacza, że nigdzie mu nie zrobiłem faila. 15 zamówień, akurat kombo gwiazdek mu zakończyliśmy na kombo 5 gwiazdek. Zakończyliśmy wbijając złoty medal. I akurat wtedy to było 15 zamówienie. Dobra. Dajcie znać, jak się w ogóle słucha te moje opowieści na tych filmach. No, myślę, że są w porządku, ale to wy macie swoje ostatnie zdanie na ten temat. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Trzeci odcinek będzie z Grega i w tym momencie mogę wam zrobić losowanie i będziecie mogli wybrać czwartego klienta. No tak, ale po trzecim kliencie robimy odcinek 13 z pizzerii. Teraz będzie trzeci odcinek podsumowania Donateri 1, a potem 13 odcinek z pizzerii 4. I potem po trzech odcinkach z pizzerii robimy suszerię, fryzerię i Donaterię. I taka jest kolejność, nie? Pizzeria, Donateria, pizzeria, suszeria, fryzeria, Donateria. Donateria będzie czwarta w kolejce. Do zobaczenia, cześć!